forth. Become Elden Lord. Na czym to ja skończyłem, co? Ja i mój dwuręczny sztylet. A, dobra. Dzisiaj w zasadzie to był jakiś patch optymalizacyjny, chyba z 5 giga miał? Więc recenzenci, którzy narzekali na optymalizację, nie mieli szansy pograć jeszcze na tym, więc może było im gorzej z jakiegoś powodu, trudno powiedzieć. Ale to jakby to, że ci gra chodzi w 20-30 klatkach, to możesz nadal spokojnie dać 10 na 10. Więc to nie był kłopot dla nikogo. O proszę. Tam mi pokazuje ta. Spluwa w lewo, żebym poszedł. Czyli na wschód. W sensie na zachód. Jak mi się podoba muzyka w tej grze, mam ochotę sobie strzelić w kolano. Tak mi się podoba. W sensie to jest ładna muzyka, ale jest... Strasznie jest taka... Że oj, będziemy płakać, nie? Kurde. Tak jest, no nie... Czasem przytnie, tak? Jak się człowiek obraca. Coś tam jest... Nie, no fuck. Boże, nie mogę się przyzwyczaić do tego. Muszę sobie ułożenie... Kurde, niech to. Dupa blada. Za każdym razem... To powinno być jakoś... Sprytniej ukryte to. Niezłe te konstrukcje tutaj. Grzyba znalazłem. Myślicie, że dam radę ich tutaj sklepać? Jest ważne pytanie, jak oni zareagują na to, że kolega zginął. Nie są szczęśliwi przesadnie. No i może zadowoleni nie są, ale ja żyję, a oni nie. Ale kurde, miałem taki dobry początek, a potem nagle mnie przechlastali strasznie. No cóż, takie życie. Chciałbym mieć minimapę, chociażby po to, żeby widzieć, jak Fog of War się zmienia, ale... Jeszcze nie widzę. Chociaż minimapa, to ludzie mówią, że minimapa to jest dla słabiaków, nie? Że w prawdziwej grze nie powinno być minimapy. Może mają trochę rację. Co ja myślę o kosmicznych ocenach Elden Ringa? Ja mówiłem, że to jest gra, która ma swoją własną kategorię oceniania. I nie należy jej zestawiać z innymi. Że to jest tak jak Zelda. Ja uważam, że Elden Ring jest bardzo dobry. Ale w tym, w czym jakby poprawia to, co wszystkie gry From Software robiły, robi to lepiej. Ale w całej masie innych rzeczy, w tym, w jaki sposób jest opowiadana historia i... Ale to... Ja się bawię dobrze, no. W sumie mi wszystko jedno, czy to oceniają na 10, w ogóle to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To jest. Ja przepraszam bardzo. To jest największa niespodzianka. Spotykasz jakąś kreaturę i nie wiesz, do czego ona służy i co ona robi. Ale zakładam, że mam dobry kierunek. No niekoniecznie.
Chociaż tu jest to zamczysko. Nie, to jest ten domek. Powinienem... No dobra, pójdziemy tą uliczką. Na razie szerokim łukiem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Boż kurwa maci. Ci goście nie wiedzą, że ja idę, a tam pieprzona balista nawala? Oh shit. God damn it. Jesus. Żartowałem, no! Dajcie spokój. God fuck me. Tak, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam za te wulgaryzmy. Jezus, fuck, to nie, to też nie, to się nie uda. Znowu zapomniałem, jak się biega. To wracamy, powtórka z rozrywki, czyli trzeba tych tutaj skatować. Na mapie na przykład nie widać wzgórz i ja nie mam zielonego pojęcia. Bo tam się, no nie da się tam iść, trzeba jakoś przejść obok tego. Tego zamczyska. Ale dużą zaletą otwartego świata jest to, że można sobie spokojnie wybrać miejsce, w którym się ginie. W tym sensie, że jak widzisz, że coś się dzieje niedobrego, to odchodzisz na bezpieczną odległość. Osiem. I też jest to, że on w trakcie animacji, jak jest... Jak jest w trakcie animacji skubaniec, to on to nie potrafi przerwać tego ataku i... O, na przykład teraz, nie? Kurde. Okej, okay, wszystko jest cenną lekcją, nie? Że no, nawet jak jesteście na... O! Hełm żołnierza, no i proszę. Nawet jak jesteście na takim... w trakcie wykonywania szybkiego ataku, to nie potraficie go przerwać, bo... No bo nie. Bo się nie da. Ale myślę, że to jest fantastyczna zabawa w ogóle w farmienie tego, że można zabijać tą czwórkę, wracać do ogniska, wydawać punkty. Zabijać czwórkę, wracać do ogniska i wydawać punkty. To chyba tak się gra. Ja nigdy nie grałem w Soulsy, ale to jest taka mechanika, która by mnie kusiła bardzo. Że chciałbym... W ogóle tablet muszę... Dobra, bo was strasznie daleko mam czata i nie widzę. Muszę sobie tego czata gdzieś tutaj bliżej ściągnąć.
Jest chyba też taki plan ogólnie tutaj na przechodzenie tego miejsca, żeby wsiąść na kuca i po prostu pojechać na maksa przez te wszystkie przeszkody. Omijając tych bandziorów. Oh, fuck me. O, naprawdę trafiłeś? Co za gnój. Sztylet, może jakiś nowy, lepszy sztylet. Dobra. Okej, to jest ciężka miejscówka. Wydaje mi się, że potrzebuje... Pamiętacie, jak się biegało? Zawsze mam z tym problem pewien. Już mi ktoś mi udzielał tej wskazówki, ale nie pamiętam. Pójdziemy sobie gdzie indziej. Może, no bo tu jest... A, przytrzymaj B. O, dzięki. Dobra, dzięki. Dziękuję, będę pewnie jeszcze pytał o to parę razy. Kurde, no nie widzę tutaj jak... dobrze, nieważne, nie ma co płakać. Sam chyba nawet mówiłem, że to fajnie, że ta mapa jest taka nieczytelna, bo potem będzie powód, żeby ją dokładnie zbadać. Tu jest boss, to znalazłem taką jaskinię. Znaczy boss... Wilczur, chyba. I... I chciałbym go pokonać. Tak. Czyli dwie bronie. O, okej. Możesz odblokować mapkę, wchodząc w interakcję z obeliskiem u stóp dużej bramy. Mam je oznaczone na mapie. Obeliski mówisz, że mam oznaczone na mapie? Może mam. Jaskinia w zagajniku. Aha, ruiny przedniej bramy. Jezioro. Czy to oznaczone na czerwono oznacza, że ja tego nie tknąłem? Nie no, tknąłem, byłem tutaj. I teraz tak, podróżuję. Ja nie jestem fanem szybkich podróży, tak? W ramach testów zrobiłem to, ale... Duża brama przed wejściem na to wzgórze. Zwariowaliście? Tam jest gigant i trzech kuszników, ale podejdę. Podejdę, sprawdzę. Nie patrzcie na mnie. God damn it. Uż się, takie sztuczki robić tu można? Aha, okej, nie wiedziałem. No, czyli tak sprytnie zrobili to dojście do bossa, że można to tak skrócić sobie. Sedox, dziękuję za suba bardzo. To są moje... To jak poprzednio nie podniosłem tych dusz, to już je straciłem chyba, nie? Muszę ogarnąć jego zasięg. Oh fuck. Jezus, dobra. A nie na moje nerwy na razie. Jakbym troszkę większe obrażenia mu zadawał, to bym się pewnie czuł. A, blisko było, nie? Bardzo ładnie, żołnierzu. Poradziliśmy sobie jednak.
Jakby co między nami, to nikt tego nie widział. Spróbujemy tam... No zobaczę, bo jestem ciekaw, czy skrzynie, które ograbiłem wcześniej... Czy one... Tam jest dzik, tam jest dziki... O! Dobra. Czy te skrzynie, które ograbiłem wcześniej, one są puste już? Pewnie tak. To można by w nieskończoność farmić. Co to znaczy engagements na Twitterze? To jest stopień zaangażowania twoich odbiorców. No chciałbym coś innego używać, oburącz zamiast sztyletu, no ale mam sztylet. Chociaż chyba niczego to nie zmienia, jeżeli chodzi o damage. Tak? Mi się wydaje. Chociaż coś powinno, nie? Wedle... Ktoś coś tutaj mówił, że przy tej bramie jest jakaś rzecz, którą mogę interakcji poddać. I nie wiem za bardzo, o co chodzi. Bo... Chyba, że chodzi o coś, co jest dalej tam. Obeliski jakieś takie? Przy obozie rycerzy mapa. Tutaj taki punkt. O! Okej, kurde, to ja tam byłem. Wyciąłem tych pień już raz. No dobra, mogę to powtórzyć jeszcze raz. Mam sztylet, bo taką klasę wybrałem początkową, to ja wiem. Czy ja pytałem, dlaczego mam sztylet? Mówiłem, że mam sztylet. Nie, skrzynie są otwarte już. Nie można ich zlutować. Okej. Czy nie lepiej magiem? No oczywiście, jak nie masz odwagi, to grasz magiem. Pewnie, że łatwiej. O, brawo! Fantastycznie. Ej, no come on! Och, jakie to jest drewno czasami, jak się człowiek przyzwyczai do gier, w których sterowanie jest responsywne. O, to bardzo ciężko jest mu się przesiąść na taką grę, co ma 10 na 10. No ładnie, można uciec, przynajmniej nie gonią człowieka do końca. Zobaczmy sobie. Nie, ta wieża musi być gdzieś tam przy tym obozie, ale... No tu widzę jakąś wieżę. Patrzcie, jak sobie na spokojnie szukają, nie? Bez jakiejś spiny. A klasa postaci to chyba też jest w zasadzie coś, nad czym się pracuje z czasem. To znaczy, jak wybierasz sobie jakąś... Ja wybrałem taką klasę, która ma... To był bandyta, on ma zaczyna z piątym levelem. No i ma ten sztyledzik i jakieś lekkie pancerze. Tu nie byłem jeszcze. Chyba. Ale zależy mi na odblokowaniu tego, bo cały czas mówią wszyscy, ten obelisk to wygląda jakby coś było dużego na mapie, ale to nie jest nic dużego. Muszę to zgarnąć.
Jak wybierasz inną klasę, to czasami masz tak, że zaczynasz klasą na pierwszym levelu. No i wtedy masz dużą swobodę w wydawaniu punktów, bo im wyższy level, tym więcej kosztują umiejętności, nie? Możesz tak, że zaczynasz na 10 levelu i masz trochę więcej statystyk. No ja zaczynałem z łukiem, nie? To był pewien plus. No dobra. Tu ktoś mi powiedział, że koło wozu jest ten obelisk, ale może nie koło tego wozu, może koło innego wozu. Jakbyś popatrzył, że kolega twój leży tutaj, to byś się zastanowił, czy warto tu iść. Wydaje mi się, że to nie ten wóz, co? Najwyraźniej nie jest to ten wóz. Może ten drugi wóz. A jakieś wskazówki, jak ten obelisk ma wyglądać? Wedle mapy... A, on jeszcze jest przede mną, dobra. Czyli tu gdzieś. W porządku. Mogę na mapę zerknąć, żeby zrozumieć. Szary taki. No dobrze, będę się przyglądał szarościom. Gdzieś przede mną jeszcze jest. O. To może być to, nie? Wygląda jak coś, co można by kliknąć. Nie no, klimacik jest cudowny w tej historii. To nie przeczę. Tu jest boss gdzieś i fajnie byłoby zapolować na tego bossa, słowo daję, tylko że on jest wredny i ma duży miecz. I raz mnie skatował i potem jak się odrodziłem, no to niestety wszyscy tutaj żyli też i ta droga przez mękę, zabicie tego bossa. Mamy mapę. Czy mnie nie męczy to skradanie? Nie, nie męczy mnie. Jakby mnie męczyło, to bym się nie skradał. Po tym można rozpoznać, czy ktoś kogoś męczy. Okej. To już coś wie. Nice. Teraz pytanie, co jest obiektem, który warto sprawdzić? Ja bym się przeszedł w tą stronę tutaj. Zobaczył, co się dzieje tu. Może zerknął tam. To główne zadanie mnie kieruje w tę stronę, ale no cóż, jak się miałem okazję przekonać, nie jestem jeszcze gotów, żeby się przebijać przez te bramy. Czy mogę sobie... Aha, chyba mogę znacznik też sam postawić sobie, o tak, na przykład, żebym wiedział, gdzie iść. O, i fajnie jest zaznaczony ten, fajnie go widać. No dobrze jest. Tu jest dwóch, pamiętam, ale to... Ten jest powolny. I nie ma trąbki, to jest jakby istotna rzecz.
Widzisz, kolego? Byłeś, a teraz cię nie ma. Muszę siłę dociągnąć do 16 i wtedy będę mógł używać tego. Pewnym problemem jest to, że on spada z górki i zmienia status ze skradania się na... Znaczy przestaje się skradać, jak zeskoczy. Nie ma tu jakichś skarbów tajnych ukrytych? Rzeczy, które można by podnieść? Czy ja planuję ograć całą grę? Planuję, albo ja ją pokonam, albo ona mnie, no. Co tu dużo gadać. Więc oczywiście, że planuję. Ja bawię się na razie doskonale. Zgony mi nigdy nie przeszkadzały, a bardzo szybko jest wrócić do miejsca, w którym się zginęło, to super sprawa. Ten wilczur w jaskini trochę mi zrobił krzywdę, muszę przyznać. Trochę naruszył moją pewność siebie. Bo do tej pory zabijałem wszystko z wyjątkiem rzeczy, których zabić się nie da. A na przykład ten skurwiel na koniu to jest... Nie ma z nim żartów. Dlaczego z nożem biega? Bo jestem synem kucharza i jako taki mam pewne uwielbienie wobec noża. Po tacie. Możesz użyć ptesi teleskopów do znajdowania różnych w różnych obszarach. Znajdowanych w różnych, aby spojrzeć z lotu ptaka na okolice w kierunku, w którym spogląda teleskop. Ale coś mi to daje? W sensie... Mogę coś odkryć? Tajemniczy skarb? Dobra, wyznaczmy sobie trasę podróży. Na przykład tutaj. Fajne jest... Fajnie się jakby eksploruje w celu odnalezienia tych obelisków. To jest fajna sprawa. Paskudy raczej to nie są zdrowe kreatury, nie? Ale czy są to szybkie... O kurde. Wracaj tu. Czy pewnie pobiegli zawołać pomoc? Pewnie to byli jacyś rolnicy, ja im zrobiłem krzywdę po prostu dla zasady, bo wszystkim robię krzywdę, bo wszyscy chcą mi zrobić krzywdę, zdawać by się mogło. Nie poszli po drewno do lasu, czy coś. O kurde. Chyba też jest taka zasada, że warto zasuwać na tym koniu. A ta kulka, co ją ten żuczek toczy, to pewnie ze skarbami jest, nie? No ja muszę poznać trochę ten świat, zanim się zajmę... graniem na poważnie. A widzicie, niektórym przerywa się atak. To jest właśnie jedna zagadka, że są przeciwnicy, których możesz uderzać, a oni w ogóle nic. Jakby nigdy nic. Wracaj tu, kurrr. No nieważne. Mamy większy problem, nie? Ja... Twoi koledzy to nie moja wina.
Konia ci tutaj załatwię. Oh, fuck you. Fuck you. No kurde, gdzie ty pijesz ten napój życia? Ała! Wiedziałem, że tak się stanie, ale ten skurwiel macha tym nożem zamiast odskoczyć, no. Ja myślę, że tamten ziomeczek jest do zrobienia. Ale to jest taki sam jak ten? Być może. Zobaczymy. Czy streama z LX2 będę robił? Zobaczymy. Zastanawiam się, czy tych warto tutaj przestraszyć jeszcze raz. No, idźcie sobie, idźcie. Boję się, że potem wrócą tutaj. O nie, podpalił mnie, no patrzcie. Kurde, no. Na każdym kroku przeciwności losu. Więc ten konny jest do załatwienia, ale... Tylko najfajniej byłoby zdobyć chociaż ciutkę lepszą broń, albo większy zasięg, żeby ta broń miała, co ja ją mam, nie? To może mieć więcej sensu, nie? A wracaj tu. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by dodawać do oręża nowe umiejętności w miejscach łaski. Każda sztuka oręża może być przypisana jedną umiejętność. Dodanie nowej umiejętności powoduje usunięcie poprzedniej. Umiejętności, jakie możesz dodać, zależą od typu oręża. Niektóre specjalne rodzaje oręża mają przypisane unikalne umiejętności i nie mogą uzyskać nowych. Możesz używać popiołów wojny, by dodać do oręża nowe umiejętności w miejscach łaski. Dobra, miejsce łaski. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, to już wiemy. W ten sposób możesz zmienić właściwości. Co to, dwa razy to samo jest? Popiół wojny, gorliwość. Niestety strzały mi się pokończyły. Cholera, no. Nie chcę tak. Nie chcę tutaj bez walki. Zastanawiam się, czy ja się nadal odrodzę. Nie chciałbym się odrodzić tam znowu. A czemu tu się nie chciał odrodzić? Chodź tutaj. Zobacz, co mam. Mam taki szpadel, chłopie, że podetnę twojemu koniu nogi. Nie wiem, czy to peta się nie ze złości na tego typu deklaracje, ale wiecie, co mam na myśli. To jest koń, który jest złym koniem. I co powiesz na to, God damn! Ja
Tak. A ty, koniu, też zapłacisz za grzechy swojego pana. Dobrze powiedziałem, nie? Nie ma tu, nie ma zmiłuj się. Nie, sorry, ale to jest niebezpieczne miejsce. I nie ma zmiłuj się. Kurde. Nie będzie mi tutaj. Zawsze chciałem to od czasów grania w... Co? W co ja grałem tak intensywnie? W Morrowinda. To właśnie chciałem stworzyć postać, która ma lekki pancerz i miecz dwuręczny. Nie był to strzał z zaskoczenia, nie? Ale... trudno. O! Niegasnący motyl. A oni od razu są na mnie źli? Czy muszę ich wkurzyć jakoś? Jezus, kto to wymyślił? Jak oni ciągną? Mają wbity w kręgosłup jakiś pal metalowy. A to nie jest tak, że tam jest lód w tym wozie? Rany boskie. O! Pan jest... Coś może pan mi doradzić? O, rany boskie. Ponury kamień kowalski. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jaki plan podróżniczy można by mieć tutaj dalej. Zaczynałem od tego miejsca. Bardzo bym chciał odsłonić kolejny fragment mapy. To chyba był jakiś sklepikarz gdzieś, który miał do zaoferowania jakąś mapę. Ale fajne, teraz jak się odsłoni tą mapę, to świetnie wygląda. Wreszcie można jakieś tam... Dobra, to pójdziemy sobie tu w tą stronę. Zobaczymy, co tam jest. A może tu, bo tutaj jest taki... Nie? O, mogę znaczniki jakieś konkretne stawiać. To nie. To ja taki zwykły. A ten usuniemy. Okej. Okay. To mi się podoba. Już wstawaj, bo przy plecy sobie połamiesz. Jednym ciosem mnie nieźle przetrącił, nie? A ty co się kręcisz? Chcesz mordę? Zobacz, jaki mam miecz. Ha? Teraz ja jestem, kurde, Dark Souls. Oh fuck. Jezus, co to za armia tu idzie? Strasznie bełtów dużo znajduje. Oni po prostu idą, mają gdzieś, mają wywalone na moje tu intencje, czy dobre, czy złe. Kurde, ale powiem państwu, że optymalizacja to tak... optymalizacyjnie to nie jest tak 10 na 10. Czuję tutaj spadki troszkę. Troszeczkę, ciuciuteńkę, no. Ci recenzenci nie rozpoznam tego. Jest cudowna gra, nie ma co do tego cienia wątpliwości, ja się zgadzam z tym. Ale no takie rzeczy jak, chociaż no optymalizacja się zmieni tam za miesiąc, dwa.
Sam nie wiem, czy należy brać to pod uwagę, oceniając grę na premierę, że optymalizacyjnie tak sobie. To znaczy, to co widzę tutaj, to jest dla mnie takie 7 na 10, ale tak jak mówię, no to chyba jest taka list miłosny do fanów Dark Soulsów, nie? I dla fana Dark Soulsów to będzie 10 na 10 zawsze, to trudno z tym dyskutować.